Angelika Bednarska, dobry wieczór. Przed nami drugi tydzień marca, który według prognoz synoptyków przyniesie bardzo stabilną aurę. Zapraszam na szczegóły. Dzisiejszy wieczór w całej Polsce upłynie z bardzo pogodnym, a w części zachodniej oraz południowej również bezchmurnym niebem. Z kolei noc nie przyniesie zmian, ale będzie mroźna. Nad ranem termometry wskażą od minus 4 stopni na Podkarpaciu do minus 1 na Wybrzeżu, po Morzu Zachodnim. Natomiast w górach prognozujemy spadki do minus 13, a nawet minus 14 stopni. Wiatr na ogół będzie umiarkowany w porywach do 30 km na godzinę. Jutro na pogodę w Polsce wpłyną dwa odmienne ośrodki baryczne. W części zachodniej będzie dominował jeszcze wyż nad Skandynawii, dzięki któremu niebo przez cały dzień będzie bardzo pogodne i słoneczne. Na pozostałym obszarze zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego związana z układem niskiego ciśnienia. I tak też niż przyniesie dość zmienne zachmurzenia, a także opady. Głównie będzie to śnieg, chociaż w drugiej części dnia synoptycy nie wykluczają również deszczu ze śniegiem. Dzień będzie chłodny z temperaturą od 2 do maksymalnie 7 stopni w części zachodniej. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Zarówno wieczorem, jak i w nocy nad regionem przeważać będzie niewielkie zachmurzenie ze sporą ilością rozpogodzeń w części zachodniej, nawet do bezchmurnego nieba. To będzie mroźna noc z temperaturą od minus 3 do minus 2 stopni, ale odczuwalnie będzie zdecydowanie chłodniej. Z kolei jutro, zarówno do południa, jak i w drugiej części dnia, nad regionem trochę chmur, trochę słońca i maksymalnie 6 stopni na termometrach. Nastąpi teraz niewielki wzrost ciśnienia i jutro barometry wskażą 1014 hektopaskali. Dziękuję za to spotkanie i życzę Państwu dobrego tygodnia. Do zobaczenia.